10-letnią Helenkę odwiedzamy w jej domu. Tu czuje się bezpiecznie, to cały jej świat. Ale nie oznacza to, że z domu nie wychodzi. Wręcz przeciwnie. Spaceruje, chodzi do kina i teatru i jeździ z mamą na turnusy rehabilitacyjne. A nawet zdobywa górskie szczyty. Wprawdzie z pomocą bliskich i znajomych, ale w tym przypadku to nie ma znaczenia, bo liczy się tylko uśmiech Helenki. Cały czas walczymy o uśmiech Helenki, bo Helenka w każdej etapie życia potrzebuje wsparcia i codziennej rehabilitacji i walczymy o ten uśmiech Helenki każdego dnia. Z jaką tutaj niepełnosprawnością, z jakimi problemami musicie walczyć codziennie? Helenka urodziła się prawie 10 lat temu jako zdrowo wyglądające dziecko. Niestety w pierwszej dobie musiała zostać przeniesiona do oddziału intensywnej terapii, gdzie walczyła o życie i oprócz tego, że jest obciążona genetycznie, jest to bardzo rzadki syndrom genetyczny, który utrudnia funkcjonowanie, dodatkowo jeszcze doszło porażenie poporodowe. Więc jest to bardzo obciążające jej funkcjonowanie w życiu. Jak wygląda taki wasz dzień? Helenka urodziła się w Anglii i tam niestety nie stawia się na rehabilitację. Dlatego postanowiliśmy wrócić do Polski i tutaj Helenka otrzymuje wszechstronną rehabilitację. Oprócz tego, że wyjeżdżamy na zajęcia z bardzo dobrymi specjalistami, bo te postępy są bardzo widoczne. Przyjechaliśmy tutaj, Helenka miała niecałe 5 lat, a w wieku 7 lat Helenka zaczęła samodzielnie siadać. Więc to był dla nas ogromny sukces. Również podejmuje próby raczkowania, które... Ale nawet chodzenia, bo widzieliśmy. Chodzenia również, oczywiście to wszystko, cała ta gama tych ruchów i tych czynności, które jakby do samodzielnego funkcjonowania, one się po prostu odbywają każdego dnia i w zabawie i też również na sali gimnastycznej czy na salach terapeutycznych. Nasz dzień jest długi dosyć. Od rana rozpoczynamy z ćwiczeniami, rozciąganiami i to jest w domu, odbywa się to poprzez zabawę, poprzez czy nawet samodzielność nauki jedzenia, którą Helen naprawdę już ma prawie w taką już, że tak powiem, wyszlifowaną. Natomiast jest to wszystko dokonuje się w formie funkcji takiej, jak każdy człowiek rozpoczyna dzień i funkcjonuje w ciągu dnia. Więc też po zajęciach takich gimnastycznych mamy zajęcia szkolne, które są indywidualne, domowe, bo Helen już jest w wieku szkolnym. No i spacer, rehabilitacja i tak naokoło. I tak naokoło. I ważne w tym wszystkim jest też to wsparcie. Jest to wsparcie? Wsparcie jest w różnych formach, czy to w formie dobrego gestu, uśmiechu. Organizujemy różnego rodzaju zbiórki, bo niestety państwo nam nie dotuje w dużej mierze sprzętu, który jest bardzo potrzebny do rozwoju i funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego. No właśnie, jakiego wsparcia wy potrzebujecie na chwilę obecną? Co by się tak przydało na już? Przede wszystkim na już to jest sprzęt, który pozwala Helence na ruch. Ruch, który jest podstawą funkcjonowania. Dlatego niedawno była prowadzona akcja na wypożyczenie sprzętu. Do ćwiczeń, tak? Do ćwiczeń, tak. Jest to sprzęt InnoWalk i mamy go wypożyczony od marca. Niestety musimy go oddać, bo oczywiście inne dzieci też chcą
korzystać z niego, więc musimy oddać, bo jest wypożyczony. Natomiast ten sprzęt bardzo dobrze wpłynął na rozwój ruchowy Helenki. Jest to podstawa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dla dziecka niepełnosprawnego, który jeszcze nie chodzi. Wzmacnił mięśnie przede wszystkim. Helenka potrafi przemieszczać nogi już nawet na coraz to większe odległości. Przede wszystkim sprawia, że ta perystaltyka jelit jest lepsza, funkcje oddechowe są lepsze. W ogóle cały organizm lepiej i sprawniej funkcjonuje i to jest bardzo, bardzo istotne. No tak jak powiedziałam, wzmacnia mięśnie, więc to jest dla nas kluczowa sprawa, aby w przyszłości Helenka mogła chodzić. I dlatego ta maszyna jest bardzo, bardzo nam potrzebna. Taka maszyna posłużyłaby nam na praktycznie zawsze. Nawet kiedy Helenka będzie już chodzić, to z tej maszyny można korzystać cały czas jako forma rehabilitacji, treningu. Dzięki akcji 31 dni na Czantori urządzenie do rehabilitacji udało się wypożyczyć. Teraz mama Helenki wierzy, że uda się je zakupić. Zakup sprzętu do rehabilitacji to jedyna szansa dla Helenki, aby spowolnić lub nawet zatrzymać postęp skoliozy. Dlatego też mama dziewczynki prosi o wsparcie, bo cena zakupu tego urządzenia to ponad 170 tysięcy złoty. Pomóc w zbiórce można między innymi na Się Pomaga. Za każdą wpłatę będę ogromnie wdzięczna, bo jest to dla nas bardzo, bardzo potrzebny sprzęt, który umożliwi Helence lepsze funkcjonowanie i start w życiu. Także to jest dla nas bardzo istotne. Obie kochają góry, a ich marzeniem jest zdobywać górskie szczyty. I choć już teraz dzięki wsparciu znajomych to się udaje, to wierzą, że kiedyś Helenka będzie pokonywała górskie ścieżki samodzielnie. Czasami wybieramy się na spacer właśnie po górach, gdzie są takie ścieżki dostosowane do naszego wózka górskiego i tam Helenka bardzo często chce wychodzić z tego wózka i poruszać nóżkami i jest to bardzo, bardzo radosne dla mnie, ponieważ moim marzeniem jest kiedyś właśnie przejście z Helenką na jeden ze szczytów górskich w Beskidach i myślę, że jej również apetyt na góry jest podobny co mamy. Widzę, że Helenka jest taką wesołą dziewczynką. Bardzo jest wesołą. Właśnie dodaje mi to bardzo dużo energii i siły do działania. Kiedy przychodzą takie dni, kiedy jest naprawdę ciężko, bo nie ukrywam, że jest, bo pracy jest bardzo dużo, to moje dziecko jest takim słoneczkiem i daje bardzo dużo siły, żeby pokonać te wszystkie słabości i iść dalej do przodu. Bo właśnie wtedy włącza się jej po prostu ten najpiękniejszy uśmiech i no, jest to bardzo, bardzo dla mnie takie motywujące. I to jest ważne. No, my odkryliśmy ten profil na Facebooku, Uśmiech Helenki. To rozumiem, że pani prowadzi ten profil Helence, tak? Tak, staramy się w miarę możliwości czasowych jakby przedstawiać, jak Helenka funkcjonuje i codzienne życie. Uśmiech Helenki pojawił się kilka lat temu i jak wygląda takie życie codzienne dziewczynki. Dużo jest tam radosnych chwil, nie pokazujemy tych słabszych, chociaż powinniśmy. Ale generalnie celem jest właśnie, że życie dziecka niepełnosprawnego to nie tylko męka, tylko to jest też radość, którą możemy dawać i to dają ludzie, którzy nas wspierają pod każdym kątem i dają możliwość Helence poprzez właśnie wsparcie finansowe czy inne, bo to jest bardzo, bardzo istotne, żeby dziecko było radosne, to jednak musi dostać to wsparcie. I my tego wsparcia wam życzymy od wielu osób, takich życzliwych właśnie wokół i dużo zdrowia i wszystkiego i oby się udało zdobyć ten szczyt Helenka dla mamy. Także dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.